jadę właśnie sobie do pracy. Nie wiem, co mnie czeka tak naprawdę. Chociaż coś tam pojęcie mam, nie jadę w ślepo. Oj, koła mi biją w samochodzie. Nie mogę szybko jechać. No i tak, zobaczymy, co dzisiaj los przyniesie. Nie jest to elegancka droga, ale nieraz trzeba tak daleko trochę dojechać do tej pracy. Najgorzej jest, jak ktoś sobie zamówi wycenę. Wycena jest zawsze za darmo. Więc jadę pół godziny w jedną stronę albo godzinę. Ktoś pokazuje mi pokoik. No to ja go wyceniam. Mówię sobie, kawał drogi, to tam troszeczkę więcej na te paliwko, żeby było. No nie, za drogo, za drogo, za drogo. No i w plecy. Wtedy w plecy. Nie róbcie tak, nie wołajcie, jeżeli nie jesteście pewni malarza, tak sobie, żeby se wycenił ileś kilometrów, żeby jechał. Warto też się zapytać, jak daleko będzie on jechał, nie? No bo ja jestem za tym, żeby zawsze brać lokalnych. No ale ci lokalni też się przeprowadzają, sobie kogoś upatrzą. Wiedzą, że jest już sprawdzony. I się przeprowadzi gdzieś dalej, on też ciebie chce. Na przykład są problemy takiego typu, że... A u mojego wujka robiłeś za tyle za pokój, a tutaj tyle za pokój. No tak, no to było twojego wujka. Były inne pokoje, inna droga. Wujek inaczej chciał. Zresztą wujek był miły i sympatyczny, więc dlaczego nie? A ty jesteś cwaniak. Nie, żartuję z tym cwaniakiem, ale niektórzy są tacy klienci. Potrafią tylko zapytać o cenę, a człowiek jedzie i jedzie dwie godziny w tej z powrotem, musi wrócić, paliwo straci. Pasęg paliwo, czas. Czas jest ważny, człowiek by już poszedł do domu, odpocząć, a to jednak po pracy trzeba, jest taki stres, trzeba jeszcze gdzieś jechać. Tak to wygląda. Klient wczoraj dał mi klucze, poprosiłem go tylko o to, żeby wyłączył alarmy. Nie będzie go dzisiaj, nie wiem, wieczorem może wróci, bo do pracy pojechał, ale z tymi alarmami to nie są żarty. Naprawdę nieraz mało mi serce nie wyskoczyło. Dlaczego? No wchodzę sobie do domu, coś tam cichutko zaczyna pykać. No dobrze, jakiś czujniczek, nie? Że weszłem. Nagle alarm taki, że pół osiedla wstał. Tragedia. Ojej, dzwonię. Gdzieś odchodzę dalej. Dzwonię, bo nic nie słychać przez telefon. Dzwonię do klienta. Słuchaj, alarm. Och, przepraszam. I podaje mi numery. Człowieku, nie znam się na tych alarmach, ale jakoś się zawsze tam udaje, nie? No takie nieraz herce są. Zobaczymy dzisiaj. Dziś, gdy wejdę do domu z kluczami do klienta, chcąc świadcząc mu usługę. Jak nie zawyje alarm, to będzie super. Zawsze jeden zawał mniej. I nie zawył alarm. Udało mi się. Szanują malarza, wyłączony. No dzisiaj, może jutro już włączą. I teraz tak, co ja chcę powiedzieć. Prosta sprawa. Tutaj mam do pomalowania kuchenkę. Kuchnia. Taką izbę zwaną kuchnią. Taki pokój. No i tak. Jest tu troszeczkę roboty, gdyż muszę pomalować suficik, a jest trochę problemów, no bo nie ma jednej czy dwóch lampeczek, tylko jest ich cała masa. Jakoś je wyciągnę, owinę taśmą. To samo muszę owinąć wszystkie mebelki. No jak to w kuchni, jest tego troszeczkę. Chociaż ta kuchnia nie jest aż taka zła. Tu nie jest aż tak dużo mebli, ale coś tam jest. No i dużo jest, że są kafelki na przykład tutaj
i są do końca, także mi trochę odejdzie roboty i owijania. Także rozłożenie, owinięcie taśmą wszystkiego. Także jakaś godzinka, nie? No bo chcę sobie zorganizować fajnie pracę. A, chciałem powiedzieć tylko tyle, że gdyż na przykład przyjdzie ktoś i tutaj wycenia to, nie? Nie no, bo tam ma być tapeta. Ona była jeszcze, jak patrzyłem wcześniej, była na ścianie i powiedzieli, że ściągną. No to ściągnęli, żeby mi czasu troszeczkę odjąć, nie? Dużo nie, no w sumie godzina czasu ściągania. No ale dobra. Zrobiło się tak, że przychodzi ktoś, patrz, tu ma być tapeta, to ma być pomalowane, tu wszystko ma być pomalowane, jeszcze pomalowana ta toaleta, tam jest mała, dodatkowo wszystkie listwy, futryny, no i tyle, nie? No to powie ktoś, no nie no, 1500 zł, to prawie 2 dni będzie tutaj, nie? No tak, no bo musi pomalować sufit, odczekać, pomalować ściany, odczekać, nie wiem, czy listwy od razu, czy wcześniej, czy później, tapetę na końcu położyć, no to też, no jest czasochłonne. Ale chodzi o to, żeby dobrze zorganizować czas. I załóżmy, ja to zrobię w jeden dzień, bo pomaluję sufit, będę leciał już ściany, to jest jasny kolor, da radę, na końcu obetnę, tak jak już będę już malował tutaj, a sufit będzie sobie wysychał. I na końcu obetnę. To samo drugi raz obetnę, drugi raz pomaluję. I już mogę wskakiwać na listwy. Tyle, że chyba wcześniej polecę tapetę. Stawię wiatrak i wyschną mi te narożniki tutaj, że tapetę mogę położyć. To jest klej na ścianę, także spoko. Nie potrzebuję stołu, ani żadnych innych takich cudów niewidów. Smarowanie na stole. Po prostu ścianę smaruję. Tapetka, tapetka, tapetka. Ładnie się przycina. I koniec. I na końcu właśnie machnę listwy. I przyjdzie ktoś, no nie no panie, 1500, 1500. No i tak będzie miał tak średnią 1500, jak 2 dni przyjdzie, no to 750, tak? Tak. A ja wpadnę i powiem, no nie, dam radę, nie? Za tysiaka. Zadowolona jak nie wiem, a ja dzięki dobrej organizacji pracy, wiedząc co, po czym, po kolei, robiąc przerwę, jak już zrobię pewną partię, no to wezmę mniej, tak? Mniej zarobię, a nie, bo ja zrobię to w jeden dzień i zarobię tysiaka. Czyli kto ma więcej? Taki malarz, co zarobi 750 i się gramoli, albo no nie gramoli, no musi odczekać. Nie zorganizuje sobie dobrze roboty? Czy taki jak ja, co wpadnie za tysiaka w jeden dzień zrobi. To ja, on zarobi 1500 dwa dni, a ja zarobię 2000. Jest różnica, jak się dobrze zorganizuje pracę. No ale ta godzina czasu oklejania, później godzinka na sufit, lecę ściany, to też godzinka, drugi raz ściany, to też godzinka, tylko że muszę odpocząć, nie? Zwijanie tego i oklejanie następne to też godzinka, no ale tak nie, w 8 godzin spokojnie da się to zrobić, jak się przyciśnie dobrze. No przyciśnie, takie mam tempo. Jak ktoś ma ADHD, to tak już leci. Także dobrze organizujmy pracę, a będzie wszystko w porządaleczku. Także co, no nic więcej innego mi nie zostało powiedzieć, tylko wszystkim miłego dnia. Życzę również sobie, żebym dał tu radę. No tak, a gdybym ja to zrobił za 1500 tak jak inni, to w jeden dzień bym miał tyle. Da radę? Trzymajcie się, pozdrawiam. Miłej pracy, jeżeli zaczynacie coś takiego. Miłego odpoczynku, jeżeli odpoczywacie. Do następnego razu. Zobaczcie tylko, jak ten plastik zżółkł. To jest alarm, nie wiem, przeciwsmogowy. Tak mi się wydaje, na dym. Patrzcie, sufit biały, plastik pomarańczowy. Skąd te plastiki są? Ja nie wiem.
A o tej ścianie do tapetowania powiem tylko tyle, że nie jest perfekcyjnie zrobiona. Wszędzie farfocle wystają, pozostawiali. Jeżeli byśmy cienką tapetę kładli, to wszystko byłoby widać. Ale użyli właśnie steamerka. Chyba taki sam jak ja mam. No i niestety nie poszło. Skończyłem pracę. Nawet bym się wyrobił w czasie, tylko doszło jedno okno. No i tak pół godzinki mi dłużej zeszło. No ale po co ja się tu zatrzymałem? Chciałem wam coś pokazać. Tak na koniec. Trzymajcie się i patrzcie na to.